Hello, hello. Hello, hello. Jedziemy, znaczy już nie jedziemy, bo przyjechaliśmy do Puścikówka. Idziemy sobie połazić po lesie, tak trochę odpocząć od zgiełku miejskiego. I jeśli znajdziemy jakieś fajne miejsce, to zrobić grilla. Problem w tym, że to jest taka trawiocha, a my jeszcze mięsa nie mamy. Bo w Biedrze na... Bo w Biedronce nie było, no nie bo było. Się skończyło, a była tylko karkuwa, ale była taka gruba. Ja takiej grubej nie chcę, bo mi się nie usmaży na jednorazowym grillu. No, nie? Bo mamy kwitki jednorazowe. No. Zobaczymy, jak to będzie. Chodzimy do zaszarowanego lasu, zwanego obszarem Natura 2000 Ostaja Wielkopolska. I wchodzimy w tą ścieżkę, chociaż taki mieliśmy plan, żeby się trzymać czerwonego szlaku. Ale ja tu nie widzę żadnego znaczenia. Pieprzyć plany. Załączyło mi się mówienie i muszę to się wyrzucić. Właśnie wracamy. Poszliśmy tym małym szlakiem. Poszliśmy tym małym szlakiem, które znaczy szlakiem. Gówno nie szlakiem, bo tu nie ma żadnego szlaku. Chyba dróżką. Poszliśmy sobie dróżką i doszliśmy do głównej trasy. A my chcemy wejść głęboko w dziką puszczę. Wobec czego się cofamy do drogi, podejdziemy jeszcze kawałek drogą i tam odbijemy sobie gdzieś. W końcu jesteśmy zagubieni, nie? To trzeba by się było gdzieś zgubić. No właśnie, w końcu jesteśmy zagubieni. A nie tej. Szukam tutaj, nie wiem. Dla miłośników pająka. To widać, szukam jakiegoś pająka. Ale tu nie ma pająka, także spoko, arachnofobicy. Pewnie schował w korze. No, i tak sobie idziemy teraz. Ogólnie jest piękny las. Co chwilę mi coś wpada do butów. Bo czemu nie? Jakieś kijoszki. No. No i tyle. I damy znać, jak się odnajdziemy. Albo jak się zgubimy bardziej. Może znajdziemy ten czerwony szlak w końcu, nie wiem. Nie wiem. To był okrąg? Elo, żelo. Z okręgu... No, nie, jak było? Natura 2000? Nie, z obszaru. Z obszaru Natura 2000. Dwa... Teraz już się pomyliłaś, że nie ma rzeczy. Z obszaru Natura 2000 przeszliśmy do obszaru Natura 1764, łamane przez 2, łamane przez 8. Wielkopolskiego Parku Narodowego i znaleźliśmy żółty szlak. Nie jest to prawda czerwony, którym chcieliśmy iść. Ale żółty też się nada. Zobaczymy, może jeszcze znajdziemy. Nie? Jedna z rzeczy, które najbardziej się rzucają w oczy, jak się idzie przez ten piękny las, to zaraz wam pokażę, co to jest. Są takie oto mrowiska. Tych mrowisk tutaj jest naprawdę dużo. Wszędzie duże mrówki. I to pracujące, ta na przykład, tu to białe niesie. Widzicie, jak się zasuwa? Mamy do wyboru tak. Tą drogę, którą przyszliśmy. Tą drogę, która tu skręca. Tą drogę, którą powinniśmy iść, gdybyśmy szli dalej szlakiem. Prawdopodobnie tak to wygląda. Oraz tu mamy taką małą ścieżkę w las. I tą właśnie idziemy. I tą właśnie idziemy. O, fajną nowe ponownie. Doszliśmy właśnie tutaj, gdzie chcieliśmy, czyli na obszar ochrony ścisłej. Generalnie taka ciekawostka. Pokaż mnie. Taka ciekawostka, że w 1362 roku Władysław Jagiełło Chrobry chodził tu na dziki. Dlatego już tu nie ma dzików. A tak na poważnie to przeszliśmy z tej ścieżki. Przeszliśmy tu i się okazało, że po drodze, że tu jednak idzie ten szlak. Żółty. Nie wiem, jak to się stało, że on tak skręcił, tak w sumie... Tak w sumie z dupy trochę. No, bo nie było żadnego znaczenia, że on skręca. Nie wiemy, czy on idzie w tamtą stronę, czy on idzie w dół. W każdym razie doszliśmy do obszaru chronionego. Bo znowu nie ma żadnego znaczeń. I tym obszarem chronionym idziemy. Bo taki był nasz plan, że chcemy iść obszarem chronionym. Dziękuję bardzo za uwagę. Taki był plan? Tak. Idziemy dalej. Pięknie. I w tym momencie chciałbym pozdrowić pewną osobę, którą bardzo lubię. Znaczy lubię, nie poznałem jej osobiście. Ale oglądam jej programy i tak dalej. Patrząc na to, możecie się domyślić, o kogo chodzi. I uważam, że chodzenie boso po takim lesie jest naprawdę przyjemne, mimo tego, że co chwilę się wbija albo coś, ale stopy pracują i mają taki masaż, jakiego normalnie nie zrobicie, bo nie jesteście w stanie. I chyba właśnie zabiłem mrówkę, bo ją nadepnąłem. Myślicie, że moje 55 kilo coś jej zmieniło? Poza tym, że ją spłaszczyło? Znaleźliśmy czerwony szlak. Nie wiem jak. Wyszliśmy sobie tu.
jest jedna ścieżka, druga ścieżka, trzecia ścieżka, czwarta ścieżka i znaleźliśmy czerwony szlak, który mieliśmy już od początku. Ale ponieważ go nie było, to ruszyliśmy żółtym, który później nam się zmienił w zielony, który później znowu zmienił się w żółty, który teraz się zrobił czerwony, wobec czego nie do końca wiem, ale gryzą te mrówki. Nie do końca wiem, jak to jest. No, idziemy zobaczyć tam, bo stoi jakieś auto. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Musimy też znaleźć to miejsce na grilla. No i cały czas idę boso. Mrówki strasznie gryzą. Mrówka się ugryzie, ale mrówka to naprawdę ciężko zapanować nad słownictwem. Doszliśmy w pobliże jeziora Jarosławieckiego. I znaleźliśmy tutaj takie piękne miejsce do robienia ogniska. I tutaj zrobimy naszego grillka. Ale nadal bez butów. W dół jak się zejdzie, to jest jezioro. Tak właśnie wygląda nasz grillek, nasz piknik pak. Będziemy go rozpalać tutaj. Do tego mamy kiełbaski, które są w przyprawie, nie wyglądają tak apetycznie, ale one są po prostu w przyprawie do karkówki. I oprócz tego, Adam, ja wyjmij jeszcze jedną rzecz. I oprócz tego specjalnie dla mnie będą... Uwaga, uwaga! Suche bułki. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to nie. Specjalnie dla mnie będzie pyszny serek. Pyszny serek camembert. Jeden jest dla mnie. Na grillka. Także zapowiada się smacznie. Płonie nasz grillek w lesie, wiatr smród kiełbasy niesie. Kiełbasa już spalona i całkiem też spędlona. To był autorski pomysł, ale jeszcze nie wsadziliśmy w ogóle kiełbasy. Ale pająk tu leci. A wy go nie widzicie, bo jest za mały. Ale co, czego on się chwycił? Nie wiem, zniknął. Pali się grill, ja świeci słońce. Żeby tak sobie żyjemy. Wanda kroi kiełbasę. Się lepiej robiła, nie? Smażyła. Piekło. Serek camembert z grilla to jest coś pysznego. Polecam wszystkim. Nie ma to jak grillek na łonie natury w środku Parku Narodowego. Czy może być coś piękniejszego? No ja. Znaleźliśmy miejscówkę w takim ładnym miejscu. Ominęliśmy wszystkich ludzi, którzy się dusili przy trzech plażach, które mieliśmy. No i znaleźliśmy takie miejsce. Do niego prowadzą dwie dróżki, dokładnie to jedno. Gdzieś w Parku Narodowym znaleźliśmy jeziora. Za mną zobaczycie teraz. Jest znak zakaz pływania. A w tle widać pływających ludzi. Później ktoś się utopi i będzie, że jest nieupilnowane. A znak jest. Jest. Znaczy ja też się wykąpałem, bo jak tu się nie wykąpać, jak jest 40 stopni, nie? Oto my. I wróciliśmy na czerwony szlak, tak. Patrz, jak zamierzaliśmy. Patrz, jakiego badyla mam. Widzicie to? Jakiego mam badyla. Bo wziąłem od Wandy kija. Znaczy, bo znalazłem sobie kija, nie? I z mojego kija wystawał tu taki gałąź, taka. I chciałem ją uderzyć kijem, żeby złamać. I złamałem Wandy kija zamiast mojego. Wobec czego Wanda się obraziła i musiałem jej dać innego. A po czym ona stwierdziła, że ona go nie chce. Wzięła tego. Okazało się, że ten jest dla niej za duży i za gruby. I wiesz, ja go wziąłem? A ona się takiego, którego ja sobie znalazłem. Czyli innymi słowy, wymieniliśmy się patykami i wszyscy są szczęśliwi. Amen. Idziemy czerwonym. Pójdziemy teraz dróżką w stronę grobów powstańców z 1848 roku, czyli z wiosny ludów. I kosynierzy tutaj walczyli z Prusakami. O wolność. Prusakami. Zostały tutaj zrobione zbiorowe mogiły, które zostały uporządkowane przez Wielkopolan wiele, wiele lat później. Wiecie, w momencie, w którym była wiosna ludów, i Europa zajmowała się tym, żeby chłopi i tak dalej, że tam wyrównać warstwy i inne takie pierdoły, to Polacy w tym czasie walczyli o wolność własnej ojczyzny. Jesteśmy przy tych mogiłach i moja propozycja jest taka, żebyśmy uczcili ich minutą ciszy, bez robienia sobie żartów, gdyż jesteśmy w miejscu, które wymaga szacunku. Jest godzina 19:17 i znowu nie wiemy, jak iść, bo mamy do wyboru dwie drogi.
pierwsza. To jest ta, która jest za nami. Tutaj prowadzi czerwony szlak. A druga to jest ta, która jest przede mną. I to jest ulica. Ale musimy dojechać do Puszczy Kówka, żeby wyjść na pociąg. Więc teoretycznie powinna być to dobra droga, no ale nie wiemy, bo czerwony szlak miał nas zaprowadzić do Puszczy Kówka, a jeszcze nas nie zaprowadził. Bo z drugiej strony nie wiadomo, co to są za oznaczenia i być może to już jest to miejsce, nie wiem. Za mną już jest teren zabudowany, czyli to może być to, co nas mapa prowadziła do Puszczy Kówka. No ja właśnie, i właśnie nie wiem, gdzie iść. To się nazywa zagubienie. Jesteśmy już w tramwaju, jedziemy do domu, w Poznaniu, wracamy. Ile można łazić, nie? My łaziliśmy od 14 do 19, 20 w sumie. Do 20, w sumie 6 godzin łażenia. No, muszę się zmęczyć. Przem się woda skończyła. Bo Wanda wszystko wypiła? Ale fajnie było. Polecamy, fajne miejsce. Polecamy. Pojedźcie do Puszczy Kówka. Pamiętajcie. Było...